Dziewczyno, czym ty się w ogóle przejmujesz? Wyluzuj. Nie martwcie się więc i nie mówcie, co będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo w co się ubierzemy. O to wszystko zabiegają poganie. Przecież wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Okej, ale skoro tak, to po co ludziom siekiera, miotła, nóż i deskę do krojenia, czy milion innych tego typu rzeczy? Po co w ogóle pracować i coś planować? Po co się uczyć? Ewangeliczne nie martw się nie oznacza nie pracuj, nie staraj się, nie przygotowuj się. Przecież po to mamy rozum, aby przewidzieć, czego będziemy potrzebować i o to się postarać. Nie martw się oznacza postaw Boga na pierwszym miejscu. Zadbaj o Jego sprawy, o czas na modlitwę, o relację z Nim, a On zatroszczy się o resztę. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.